Po raz pierwszy na deskach sceny Cieszyńskiego Teatru odbył się koncert, który był imprezą towarzyszącą w ramach 60. jubileuszowego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wydarzenie pod nazwą Folklor Świata składało się z dwóch części. W każdej z nich zaprezentowały się zespoły z Turcji, Serbii, Czech i gospodarze wydarzenia, czyli zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej. Sporo emocji wzbudził przede wszystkim występ zespołu z Meksyku. Pod koniec spotkania nie zabrakło tańca finałowego. Meksyk zaprezentował się przecudownie, zresztą każdy zespół był naprawdę genialny. No właśnie, no wy też dzisiaj występujecie, to jakaś taka większa trema, czy tak samo po prostu jako gospodarze, to tak właśnie bardziej pewnie w drugą stronę? Powiem szczerze, że nie czułam jakiejś ogromnej tremy i czułam się jako naprawdę taki gospodarz tego wydarzenia. To koncert w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej, już 60. W tym roku w Cieszynie byli z nami Meksyk, Turcja, Serbia, zespół Slezan z czeskiego Cieszyna, no i my jako gospodarze. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. We'll be right back.